Przechodziliśmy obok tej knajpy i pomyśleliśmy sobie, zobacz, to są takie knajpy. A tu nasz przewodnik, proszę bardzo. Gdybym sama miała wybrać, na pewno to nie byłaby restauracja, którą ja bym wybrała, ponieważ ona wyglądała jak taki Chińczyk 24H w centrum Warszawy. Zaufamy naszemu przewodnikowi i zjemy na mieście. To miejsce jest bardzo modne na śniadanie. Wszystko jest przygotowywane i smażone na lokalnym maśle, które nazywa się ghee. Ta restauracja od 4 pokoleń zachowuje tradycyjny smak potraw. Hinduska kuchnia jest raczej kuchnią wegetariańską, także nie wiem, czego się spodziewać w restauracji. No właśnie, przecież tu jest wegetariańskie jedzenie. Co nasz Kostuś będzie jadł? Idę właśnie teraz nałożyć sobie śniadanie, ze względu na to, że tutaj się podchodzi i wybiera się samemu, co chce się zjeść, więc zobaczymy, co tam na nas już czeka. Bardzo fajny sposób przyrządzania chlebka. Były to tak zwane chole z puri, czyli z plackami takimi, które są smażone na gorącym oleju. Są one takie puszyste. W restauracji możemy sami usmażyć chlebki oraz wybrać, na co mamy ochotę, z lady. Wydaje mi się, że idzie dobrze. O, przełożyłem na drugą stronę. Posmażymy z dwóch stron. I wyjmujemy. I teraz obcieknie nam z tłuszczu. Dla mnie super. No ale właśnie, żeby to przygotować w domu, to trzeba mieć całe takie wielkie naczynie. To jest w ogóle... Zobacz, jak on profesjonalnie tą łyżką podlewa. Nie zrobił tego tak ładnie jak ja. Chwila, moment, i masz jedzenie zrobione. No. I zaraz to tak pulchnienie fajnie. Tak, zaraz tam nałożą. Niestety, mięsa brak. Zaserwowano nam papkę z ciecierzycą i kawałek ziemniaka. I chlebek, który sam usmażyłem. Nie ma to jak samemu przygotować sobie śniadanie. Podano do stołu, zapraszam. I zajadam. Dobre. Ale można łatwo siebie oszukać. Jakie to jest przepyszne. Oj, dobre, ale ostre. Ostre. A mi bardziej odpowiada takie śniadanie. Można mnie czymś zaskoczyć. To jest naprawdę pyszne. Pierwszy raz jem to w życiu. Jeszcze nigdy nie jadłem w restauracji dania wegetariańskiego.